Maciek. Ile z szkodliwych substancji jest papierosa? 4000 czy 6000? 6000. Bardzo dobrze, świetna odpowiedź. Zapraszam Cię tutaj do rogu. To jest przeciwnik. Proszę bardzo, trzecia runda. Nie bardzo dużo szkodliwych substancji jest papierosa. Już walczyłeś. Ja przebiegły konsultacje. Dobrze, proszę Państwa. Ale dla Ciebie nagroda oczywiście. Konsultacje były wczoraj i dzisiaj. I dzisiaj zdecydowanie więcej osób. Tak jak jest zgodnie z naszą akcją, później nastawieni jesteśmy na profilaktykę i największe i rzeczywiście pytanie dotyczy o profilaktyki, gdzie można pójść, co robić, w jakim wieku. I takie najczęstsze zadawane pytanie dotyczące tego problemu. Zależy od wieku. Ludzie młodzi pytali bardziej, przede wszystkim kobiety, starsi, mężczyźni. Mężczyźni to głównie w kierunku prostaty, jelito, młodsze kobiety, przede wszystkim badania piersi. Ile osób wzięło udział w tej konsultacji? Trudno mi powiedzieć, chyba nastawiona była przede wszystkim na rozmowy. Myślę, że ja spodziewałam się większego zainteresowania, dlatego że jak pracuję w poradni z głowy ludzi, tutaj, nie wiem, może taka bariera, że jednak galeria handlowa, ludzie z daleka przyglądali się, chyba troszeczkę jednak taka bariera, że onkolog, że możemy zobaczyć, że siedzę. Dzisiaj na pewno dużo, nie wiem, może 20-30 osób. Ale nie spodziewałam się, że będzie większe zainteresowanie. Pani jako onkolog pewnie jest za takimi akcjami. Co dają takie właśnie profilaktyczne działania? Ja bym chciała, żeby miała mniej pacjentów. Także profilaktyka, żeby tych pacjentów jednak już trafiają, żeby byli do wyleczenia. Także po to te akcje, po to badania, po to rozmawiamy. Młodych nauczyć, chodzić do lekarza, nie bać się. Czasami i my nie możemy pomóc, ale czasami może temu zapobiec. Pani przyjmuje pacjentów. Najczęstszy rak, tak uniwersalnie, u kobiet, u mężczyzn. Wiadomo, rak piersi, ale tu będę równa i zawsze będę mówiła o baleniu, czyli płuco, jeszcze raz rak płuca. Można wyjść w dwie strony galerii, zobaczyć ile osób za chwilę do mnie trafi. Tak? Ile osób pani. Najwięcej jest takich. Zdecydowanie, zwłaszcza w naszym województwie, kobiety młode, które mówią, nie mogę rzucić, albo w momencie, kiedy do mnie trafiają, wszystkie rzucają od razu. Ale to nie tylko papierosy. Przede wszystkim papierosy. A co jeszcze może spowodować rak? Przede wszystkim papierosy. To jeszcze raz powiem, oczywiście, że są czynniki rakotwórcze, substancje, alkohol, tak? Jakieś zakażenia drogą kontaktów płciowych, ale przede wszystkim, czyli palenie.